Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 6 marca, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone dały zielone światło państwom członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli zdecydują się dostarczyć Ukrainie samoloty bojowe. To była odpowiedź na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego, który dzień wcześniej apelował do kongresu o dostawę samolotów do walki z rosyjską agresją. Antony Blinken sugerował, że jeśli Polska zdecyduje się na dostawę myśliwców na Ukrainę, to wówczas Stany Zjednoczone miałyby uzupełnić jej zapasy. Polski rząd podkreśla cały czas, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Co istotne, tutaj warto zauważyć, że amerykański sekretarz stanu wspomniał o tym, że Waszyngton przygląda się sprawie samolotów i jeżeli Polska ostatecznie zdecydowałaby się dostarczyć właśnie te myśliwce na Ukrainę, to wówczas byłoby rozważone uzupełnienie polskich Zapasów, jeśli chodzi o właśnie ten, ten rodzaj sprzętu, rzecznik polskiego rządu odniósł się do, do tej wypowiedzi na konferencji prasowej w kancelarii prezesa Rady Ministrów i podkreślił, że co do przeka kwestii przekazania samolotów, to na ten moment żadne decyzje nie zapadły. Co istotne, amerykański sekretarz stanu także odniósł się do całej sprawy na antenie telewizji CBS News i tam. Również potwierdził, że Stany Zjednoczone dały zielone światło, przysłowiowe że zielone światło państwom NATO, jeżeli te zdecydują się dostarczyć Ukrainie samoloty bojowe. No oczywiście, jeśli chodzi o kwestię stanowiska Ukrainy, to myślę, że warto tutaj przytoczyć słowa ambasadora tego państwa w Polsce, pana Andria Deszczycy, który apelował do wszystkich członków NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Ambasador Deszczyca powiedział, cytuję, i to by nam bardzo pomogło w powstrzymaniu dalszych działań wojennych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę i apelujemy właśnie o to, że to ma być nasza wspólna sprawa, bo to jest w interesie każdego państwa. Koniec cytatu. Natomiast szef NATO Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, Jens Stoltenberg, zapytany w ubiegły piątek, czy możliwe jest choćby Częściowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, tak aby utworzyć korytarze humanitarne, podkreślił, że NATO jasno powiedziało, że na pewno nie wejdzie na Ukrainę, ani na jej ziemię, ani w jej przestrzeń powietrzną. Jens Stoltenberg podkreślił, że NATO nie może ustanowić nad Ukrainą strefy zakazu lotów, czego cały czas domagają się władze ukraińskie, ponieważ oznaczałoby to konieczność zestrzeliwania rosyjskich samolotów na posiedzeniu na takim nadzwyczajnym posiedzeniu spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu północnoatlantyckiego któremu przewodniczył Jens Stoltenberg no, podkreślono że inwazja rosyjska była niesprowokowana że ogromne ofiary podnosi ludność cywilna że oblężone są miasta ostrzeliwane budynki mieszkalne nieodpo podkreślono nieodpowiedzialne działania wokół elektrowni jądrowych i tak dalej Natomiast żadnych konkretnych decyzji tutaj w sprawie ustanowienia strefy zakazu, zakazu lotów nie podjęto, wręcz odwrotnie. Sekretarz Generalny NATO jasno podkreślił i jasno wykluczył. Że ustanowienie nad Ukrainą strefy zakazu lotów, czego chce prezydent Wołodymir Załęski, jest niemożliwe, ponieważ jedynym sposobem na wyegzekwowanie takiego zakazu byłoby pojawienie się nad ukraińskim niebem natowskich myśliwców i ostrzeliwanie przez nie samolotów rosyjskich, które łamałyby zakaz. No, jak, to, jak tutaj podkreślił Jens Stoltenberg, tego NATO zrobić nie może, ponieważ wówczas włączyłoby się w otwartą wojnę z Federacją Rosyjską, co z kolei mogłoby doprowadzić do, jak to podkreślił, rozlania się działań zbrojnych na całą Europę, podczas gdy dziś wojna ogranicza się wyłącznie do terytorium Ukrainy. Stoltenberg zaznaczył, że NATO nie jest częścią tego konfliktu, natomiast rozlanie się tej wojny poza Ukrainę byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne, i dodał, że NATO nie chce wojny z Rosją. Co też istotne, myślę, że warto, warto tutaj zacytować jedno dodatkowe zdanie. Członkowie sojuszu są odpowiedzialni, aby przeciwdziałać dalszej eskalacji tego konfliktu i jego rozprzestrzenieniu się poza Europę, co doprowadziłoby do jeszcze większego. Cierpienia. I dalej. Dlatego mówimy jasno, że nie będziemy wchodzić na Ukrainę. Koniec cytatu. W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej tym dwóm kwestiom. Z jednej strony. Namową Antonego Blinkena do przekazania Ukrainie myśliwców, w tym tych myśliwców polskich. Po drugie, no namową ze strony władz Ukrainy na zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą przez samoloty NATO. Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Gdyby rzeczywiście NATO chciało wprowadzić taką blokadę przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, to warto się zastanowić, czyje Samoloty i właściwie z jakich lotnisk miałyby operować, aby właśnie zamykać tę przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. No, geografia jasno wskazuje, że musiałyby te samoloty operować z lotnisk w Polsce. I tutaj warto zauważyć, że w świetle prawa międzynarodowego udostępnienie swojego terytorium do ataku na inne państwo jest traktowane jako Przyłączenie się po prostu do, do wojny, przyłączenie się do agresji na dane, na dane państwo. W związku z tym tego typu namowy do takich działań agresywnych no, są namawianiem tak naprawdę do tego, aby Polska weszła. W konflikt bezpośredni, weszła po prostu w wojnę z mocarstwem atomowym, jakim niewątpliwie jest Federacja Rosyjska. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia samego udostępnienia, przekazania myśliwców. Z jednej strony widzimy, że NATO nie będzie chciało wchodzić w bezpośrednią wojnę z Rosją, z drugiej strony Polska jest namawiana przez Stany Zjednoczone do przekazania samolotów Ukrainie i Kompletnie nie wiemy, jak strona rosyjska zareaguje na tego typu działania polskiego rządu. Oczywiście hipotetyczne, ponieważ wierząc tutaj rzecznikowi rządu, nie, te decyzje jeszcze nie zapadły. W związku z tym tak naprawdę trzeba założyć, że również przekazanie samolotów myśliwców, na przykład Migów 29, może być potraktowane przez stronę rosyjską jako... Kasus belli jako przyczyna wojny. I z punktu widzenia doświadczenia historycznego doskonale wiemy, że sytuacja, w której Polska wchodzi bardzo szybko do jakiegoś, do jakiegoś większego konfliktu europejskiego, no przeważnie się to po prostu źle kończyło. Kończyło się to wielkimi stratami osobowymi, wielkimi stratami ludzkimi, wielkimi stratami terytorialnymi. Oczywiście Polska zapewne będzie mogła liczyć na na dostawy broni, być może i NATO wsparłoby Polskę jakimiś kontyngentami wojskowymi, natomiast pamiętajmy, że to ta, ten główny ciężar potencjalnej wojny spadłby na Polskę, to polskie miasta byłyby Niszczone i to polski, polscy żołnierze, polskie kobiety, dzieci ginęłyby. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie, i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy, aby te same obrazki były na ulicach. Polskich miast właśnie w naszym kraju. Ryzyko jest niestety bardzo duże i warto podkreślić, że istnieje ogromna asymetria ryzyka między Polską a krajami zachodnimi. Zresztą warto tutaj zauważyć, że Rosjanie w swojej doktrynie wojennej dopuszczają użycie broni jądrowej w sytuacji, w której ponosiliby porażkę, jeśli chodzi o taką konwencjonalną wojnę. Rosyjska doktryna wojenna od roku 2000 wskazuje, że Rosja zachowuje dla siebie prawo do użycia taktycznej broni jądrowej w sytuacji znalezienia się w niekorzystnym położeniu w starciu konwencjonalnym. Oczywiście pozostaje tutaj. Zadać takie pytanie, czy to założenie miałoby zostać zrealizowane w przypadku na przykład prowadzenia przez Rosję agresji wobec określonego państwa, tak jak jest to w przypadku teraz Ukrainy, czy tylko i wyłącznie. W sytuacji wojny obronnej, znalezienia się w niekorzystnej sytuacji strategicznej, kiedy to Rosja stałaby się ofiarą jakiejś agresji. Tego dokładnie nie wiemy. Natomiast warto tutaj podkreślić, że to użycie broni nuklearnej w rosyjskiej doktrynie wojennej, mówimy tutaj oczywiście o taktycznej broni jądrowej, miałoby mieć miejsce nie wobec państw, które dysponują własnymi arsenałami jądrowymi, ale w stosunku do ich sojuszników, którzy tej broni nie posiadają. To z kolei miałoby minimalizować prawdopodobieństwo odwetu, zwłaszcza odwetu no, w skali strategicznej, ze strony mocarstwa, które posiada własny strategiczny arsenał jądrowy. Jeśli chodzi o reakcję Rosji na te ostatnie pogłoski o ewentualnym wykorzystaniu lotnisk, na przykład w Polsce, do bazowania samolotów, które miałyby. Potencjalnie zamykać ukraińską przestrzeń powietrzną, to w tym briefingu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej jasno, jasno możemy przeczytać, czy też wysłuchać tego na tym briefingu zapisu wypowiedzi, w której, w której Rosja ostrzega, że wykorzystywanie lotnisk dla bazowania samolotów, które miałyby atakować siły zbrojne Rosji, może być uznane przez Rosję jako przyłączenie się tych państw. Do konfliktu. Nie wiemy, czy tak samo Rosja zareagowałaby na właśnie przekazanie samolotów bojowych Ukrainie. Natomiast oczywiście należy ten wariant również wziąć pod uwagę. To, to nie jest absolutnie wykluczone. Taki scenariusz również należy móc trzeba po prostu go uwzględnić. Natomiast tego typu tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej, które w ostatnim czasie możemy wysłuchiwać, gdzie osoby znane, osoby rozpoznawalne wprost domagają się tego, żeby Polska przystąpiła do wojny i wsparła bezpośrednio wojskowo Ukrainę, jest moim zdaniem. Absolutnym niewyciągnięciem wniosków chociażby z, z, z czasów II wojny światowej jest to absolutne niewyciągnięcie wniosków z doświadczeń historycznych. Oczywiście, jeżeli. Ktoś tak nienawidzi Rosji, że chce walczyć z żołnierzami rosyjskimi, to absolutnie nikt mu tego nie broni. Istnieją możliwości prawne, istnieją możliwości realne do tego, aby, aby pojechać na Ukrainę, zaciągnąć się, zgłosić się do ukraińskich, do, do ukraińskich instytucji, które werbują ochotników z całego świata. Jest legion cudzoziemski na Ukrainie, nie ma tutaj większego problemu, aby ryzykować własne życie, własne, Zdrowie i jechać, i walczyć z Rosjanami. Także, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, to może po prostu to zrobić. Natomiast moim zdaniem, ryzykowanie życia i zdrowia polskich żołnierzy, polskich kobiet, polskich dzieci, ryzykowanie dorobku ostatnich 30. 30 lat ryzykowanie całego dorobku materialnego i kulturalnego Polski dzisiaj w tej sytuacji jest absolutnie nieodpowiedzialne, tym bardziej, że doskonale wiemy, że Polska ma bardzo przestarzały system obrony powietrznej. Wiemy doskonale, że w Polsce nie ma efektywnego systemu obrony cywilnej i wejście Polski do wojny z Rosją. W tym momencie było, skończyłoby się po prostu hekatombą wśród cywil, cywilnej ludności Polski i byłoby moim zdaniem katastrofalne w ogóle jeśli chodzi o przyszłość geopolityczną państwa, państwa polskiego. Przede wszystkim myślmy dzisiaj o naszym własnym interesie o polskiej racji stanu, o polskim interesie narodowym. Nie idźmy na tę wojnę. Nie idźmy na te wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.